jestem żoną Andrzeja Paszkowskiego, honorowego obywatela miasta Legionowa. Nazywam się Zyszkowska Paszkowska. Rodzina męża w Legionowie właściwie zamieszkała dopiero wtedy, to wszystko znam z opowieści rodzinnych, zamieszkała w Legionowie w okresie kryzysu, który był w 1929 roku, się rozpoczął ten kryzys, bo przedtem mieszkali w Warszawie. Ale w związku z taką sytuacją ekonomiczną bardzo trudną, sprzedali, zdaje się, to mieszkanie w Warszawie i wrócili do Legionowa, w tym sensie wrócili, że właściwie mieli to Legionowo, ale tu nie mieszkali, tylko traktowali to jako taki letni dom. No ale w tym okresie tego kryzysu zrobili tu remont, tak więc opowieści rodziny zrobili taki remont, bo trzeba było jednego przystosować do całorocznego mieszkania, zrobili remont. No już od tego czasu już mieszkali w Legionowie do czasu wojny. Rodzina składała się, no to była rodzina z trójki dzieci, ojca i matki mojej. No więc ojciec Andrzeja, mego męża, był przemysłowcem. I wiem, że, ale głównie się parał w dziedzinie rolniczej. I tutaj powstała jakaś taka fabryka maszyn rolniczych, jakichś parników, coś takiego, tu na terenie Kozłówki. No i tutaj produkowali te maszyny, ale w czasie właśnie tego kryzysu, zdaje się, że to wszystko zlikwidowali, bo już to nie miało wzięcia, no kryzys był ogromny. Mąż chodził, tu dochodził do szkoły powszechnej, chodził tutaj w Legionowie, bo nawet znałam kolegów, którzy siedzieli razem z nim w jednej ławce, no ale niestety już żaden z tych kolegów nie żyje. Tu skończył szkołę powszechną, a potem w czasie wojny chodził do liceum chemiczno-ceramicznego w Warszawie. Dojeżdżał kolejką do Warszawy i skończył to liceum chemiczno-ceramiczne skończył w czasie wojny, bo się urodził w 1923 roku, czyli w czasie wojny był już w takim wieku, że tak powiem, kiedy skończył. To znaczy skończył to technikum, dlatego że w czasie wojny żadnych jakichś takich liceum ogólnokształcących nie było dla Polaków. Wolno było chodzić tylko do szkół takich technicznych. I wiem, że nawet miał potem trudności po wojnie, ponieważ nie chcieli honorować tej matury technicznej i żeby dostać się na studia ekonomiczne. Potem studiował w Łodzi na Wydziale Ekonomicznym, to żeby to było honorowane, to świadectwo w czasie wojny to maturalne, musiał dorobić te humanistyczne przedmioty i zdać oddzielnie ten egzamin maturalny. Muzyką bardzo się interesował, był szalenie muzykalny. Miał piękny głos, śpiewał basem. Tak rzadki głos, miał taki bas, miał taki głos, że w telefonie, to przez telefon tam kobiety się zakochiwały w jego głosie. Także interesował się muzyką i w czasie wojny zaczął, zdaje się, już chodzić wtedy jakieś czy na komplety, czy dość do tej szkoły średniej muzycznej. Wtedy już zaczął chodzić i skończył tą średnią szkołę muzyczną, już po wojnie skończył w Warszawie. I ta podchorążówka nawet się mieściła tu w Kozłówce. Wiem, że był taki moment, co mi mąż opowiadał, że w jednym z pokoi, w takim dużym pokoju, było rozłożone taki stół specjalny, jakiś taki stół, nie znam się na tych takich, że tak powiem, wojskowych nomenklaturach, ale to był jakiś taki stół dyspozycyjny, taki ogromny i tam było porozkładane, wszystkie były porozkładane takie, jak gdyby, takie elementy do walki różne, czy coś takiego i to wszystko było rozłożone i oni tam mieli zdawać egzamin. Iluś tam było tych chłopaków i mieli zdawać egzamin, czy uczyli się, czy coś. I przyszedł Niemiec w tym czasie, żeby oglądać Kozłówkę, bo on chciał tu zamieszkać. To był dosyć duży dom, taki eksponowany w Legionowie, bo to właściwie były takie wille drewniane i chciał ten Niemiec zamieszkać. A tu tymczasem był, że tak powiem, konspiracyjny egzamin tych chłopaków spod Chorążówki. Więc
popłoch był straszny, ale żeby tego Niemca nie wpuścić do tego pokoju, gdzie to wszystko było rozłożone, te elementy wojskowe na tym stole, po prostu wyciągnęli klamkę z drzwi i tego Niemca do tego pokoju nie wpuścili. No ale rodzina podobno tak była strasznie przestraszona, że to potem wszyscy tam odchorowali. No na szczęście nic się nie stało, nikt się, że tak powiem, nie było tej wpadki krajowej, był w tym obroży, w jakiejś tam randze, w tej chwili to nie wiem, jaki to był tam randze, ale no, co robili? No wiem, że może roznosili tam te ulotki i no oczywiście, że mieli tam tą zbrojną, te ćwiczenia z bronią, no to wszystko w ramach tej podchorążówki. Mieli te ćwiczenia, ale wiem, że w 1943 roku były takie zrzuty tutaj amunicji, jakieś zrzuty amunicji, czy coś. W każdym razie wiem, że przewozili amunicję gdzieś tutaj pod Legionowem i byli konwojenci jakoś tak, żeby Niemcy, to się wszystko nie udało. To się nie udało, Niemcy ich nakryli i mąż wracał do domu, ale na szczęście jakiś kolega zorientował się, że on idzie do domu i powiedział, żeby nie wracał do domu, że dom jest obstawiony. I on już nie wrócił do domu. Już od tego 1943 roku już mieszkał w Warszawie i już działał w Warszawie. Już nie był wtedy w obroże, już teraz wtedy działał tam pod inną, nie pamiętam tych nazwisk, w każdym razie działał już tam w innej formacji tej jak gdyby. I wiem, że mieszkał w mieszkaniu takiego znanego pisarza, Dołęgi Mostowicza. Jego nie było, a jego dwaj synowie też byli w AK, ale mąż się zaprzyjaźnił z nimi. Obydwaj ci synowie zginęli po tym powstaniu. Właśnie w czasie powstania był delegowany do Włoch. I tam mieli, o ile pamiętam, to mieli zadanie zlikwidować Niemców, którzy w jakiejś szkole mieszkali i mieli w tej szkole, ale tam się okazało, że tych Niemców tam było zdaje się 800, a ich tam było kilkunastu czy kilkudziesięciu tych chłopaków, nie mieli wielkiej broni. W końcu zdaje się, że w ostatniej chwili jakoś zrezygnowali z tego. Tym niemniej były jakieś wielkie aresztowania i tam wszystkich tych chłopaków zaresztowali, siedzieli w jakiejś tam sali kinowej w tych Włochach pod strachem, ileś tam ludzi przez parę dni. Ale w końcu tak się zdaje się złożyło, że jakiś dowódca niemiecki musiał zadecydować, co z tymi ludźmi robić, którzy siedzą parę dni tam w tym pomieszczeniu, tym szkolnym zdaje się, czy w jakiejś sali ogromnej i powiedział, a to głównie była ludność cywilna, to przecież nikt nie wiedział, że ci chłopcy są, że tak powiem, w konspiracji. No i ten Niemiec powiedział, że on nie będzie walczyć z ludnością cywilną, i kazał wszystkich wypuścić. No i to było na początku powstania chyba, to był początek powstania. No i potem mąż poszedł do Kampinosu i z tego Kampinosu potem szli na tarcie na Dworzec Gdański. I mąż brał w tym natarciu na Dworzec Gdański. No to była straszna masakra. Była jedna z chyba z największych bitew w powstaniu warszawskim. Ale przeżył z tym, że właśnie nie wiem, czy on, tak, chyba był nawet ranny jakoś tam, chyba wtedy lekko, no ale to nie było nic tam zaś poważnego. No i potem tam szli przez Kampinos, przez to Jaktorowo, tam była bitwa wielka w tym Jaktorowie, ale też niestety bitwa, że tak powiem, przegrana, tak, tak jak całe powstanie, prawda. Bitwa przegrana i tam, w tym Jaktorowie, zdaje się, był właśnie ranny. Już tego dokładnie nie pamiętam. No i potem przez ten Kampinos szedł, wiem, że z tymi swoimi, że tak powiem, kolegami, aż w Góry Świętokrzyskie mieli iść. Tam już, zdaje się, skończyła ta partyzantka. No w końcu dotarł chyba w październiku, czy z końcem października, czy na początku listopada, dotarł do Krakowa, tam do rodziny. Bez dokumentów, wiem, że zgubił dokumenty w czasie tej bitwy gdańskiej. Zgubił dokumenty i właściwie gdyby go tam złapali w tej czasie tej podróży do Krakowa, no to od razu byłby, że tak powiem, pod sąd. No ale jakoś uratował się. Zaraz po
po zakończeniu wojny, wojna się skończyła 8 maja, prawda? A mąż znalazł się w Piotrkowie, z tego Krakowa jakoś do rodziny, rodzina się zaś się spotkała, właśnie część rodziny się spotkała, no bo w międzyczasie była ewakuacja tutaj z tego, z Legionowa, to rodzina, rodzice Andrzeja, siostra z małym takim synkiem, który się tu urodził, wszyscy się przeprawili przez Wisłę i tu dom został właściwie opuszczony i spotkała się część rodziny w Krakowie, część w Piotrkowie. I w tym Piotrkowie spotkał jakiegoś pana, który mu zaproponował, to znaczy, a w ogóle była taka jak gdyby komenda odgórna, nie wiem to, czy do, no, półoficjalnie chyba do tych uczestników z konspiracji, żeby się próbowali, no bo już wiadomo było, że będą aresztowania, żeby się jakoś, że tak powiem, próbowali ustrzec od tego wszystkiego i żeby pojechać na te ziemie zachodnie i na tych ziemiach zachodnich, żeby pomagać tym jakoś tam, żeby to przetrwać, żeby nie dać się aresztować i żeby pomagać tym ludziom, którzy starali się przejść przez zieloną granicę. Mąż dostał się, o ile pamiętam, dostał się do Nysy i opowiadał, że Nysa jeszcze paliła się. Nysa była strasznie zniszczonym miastem. W czasie tych właśnie działań wojennych była zniszczona okropnie, paliła się cała Nysa. I potem z tej Nysy gdzieś tam jechali jakimiś podwodami, oczywiście mieli dokumenty, że jadą jak gdyby, że są przedstawicielami władzy polskiej do obejmowania tych ziem zachodnich, no bo tam nie było żadnej polskiej administracji, to przecież to było dosłownie maj, to był, że tak powiem, taki bezchołowie jeszcze na tych właściwie tam wojsko radzieckie, wojsko polskie, ale właściwie głównie wojsko tam radzieckie miało jak gdyby pieczę nad tym wszystkim, tam kradli co tylko mogli. No i mąż został z ramienia starostwa, które powstało, starostwo zdaje się powstało w tej Nysie, został wójtem w gminie Burgrabice. Najpierw to się jakoś inaczej nazywało, a potem to się zdaje się nazywało Burgrabice. No był bardzo młodym człowiekiem, przecież miał tam 22 lata i został wójtem. No ale jakoś tam działał parę lat i między innymi właśnie bardzo dużo tych osób z tego znalazło się tam na tych ziemiach, żeby się tam jak gdyby uchronić i żeby próbować się dostać na drugą stronę. Ale wracając do tego winu i nie, właściwie został wciągnięty przez szwagra tego swojego, Olka Jedlińskiego, który znalazł się w tym winie i no i działał, no ale tak się złożyło, że cała ta grupa została aresztowana. Nawet była aresztowana chyba matka pana z Plestesera, który tutaj jest, tak, matka chyba jego była. Nawet tutaj miałam, ale komuś podarowałam taką chusteczkę wyhaftowaną, chyba już nie mam tej chusteczki, taką chusteczkę wyhaftowaną przez te osoby, które siedziały na UB, kobiety. Każda swoje imię tam wyhaftowała, jak gdyby takie. I jakoś ta chusteczka się dostała tam, że tak powiem, można ją było przez ktoś ją tam podał i w rodzinie była jako taki, że tak powiem, dowód tam. No i dosyć dużo osób siedziało, dużo, chyba kilkanaście osób i wiem tylko tyle, że mąż jak gdyby pośredniczył, żeby tych ludzi wyciągnąć z UB. Wszystko to było jakoś tak bardzo owiane tajemnicą, w ogóle się o tym nie mówiło, ale później, właściwie teraz, to się tak, jak gdyby się dowiedzieli. Dogłębnie do tej tajemnicy doszłam, że to wszystko, że ci ludzie zostali wykupieni za dolary. Po prostu mąż gdzieś tam zorganizował, to chyba były dolary jeszcze z AK, która AK miała te dolary i za te dolary wykupili tych ludzi. Właśnie ta cała organizacja wtedy, to była organizacja, to jeszcze chyba było nie. Bo WIN, to wydaje mi się, że później. Najpierw było nie, potem był win. Mąż po skończeniu tej szkoły właśnie chemicznej, chemiczno-ceramicznej, pracował właśnie tutaj jakiś czas chyba była huta szkła legionowej, pracował w tej hucie szkła, a później,
A później, ponieważ był na zachodzie był tam parę lat, ale zaczął studiować w Łodzi na Wydziale Prawnym Ekonomicznym, zaczął studiować ekonomię. I już nie mógł, że sobie połączyć tego studiowania z tą pracą na zachodzie, w związku z tym przeniósł się do Łodzi, bo w Łodzi studiował i przeniósł się do Łodzi i pracował w tych różnych łódzkich zakładach przemysłu ceramicznego. Potem z Łodzi przeniósł się do Warszawy. W Warszawie pracował w jakimś biurze projektów, zdaje się, też przemysłu ceramiczno-betonowego, jakieś takie, pracował jakiś czas w Warszawie, a potem został dyrektorem Biura Projektów Przemysłu Ceramicznego. To było biuro takie połączone, dwa biura, Warszawa i Poznań. No i pracował tam dosyć długo, pracował kilkanaście lat. Potem zaczął studiować na AGH w Krakowie. Został inżynierem, potem robił doktorat na Akademii Górniczo-Hutniczej. Właściwie mąż był, że tak powiem, bardzo, bardzo wykształconym człowiekiem w różnych dziedzinach, bo skończył ekonomię, skończył doktorat, robił na Akademii Górniczo-Hutniczej i wykładał na tej Akademii Górniczo-Hutniczej. Potem zachorował, przyszedł na rentę, miał takie różne kłopoty, że tak powiem, ale został tak jakoś tam oskarżony, rzucił tą pracę i zaczął robić takie prywatne tam ceramiczne, takie miał takie laboratorium prywatne. No i wykładał na Akademii Górniczo-Hutniczej, był wykładowcą projektowania zakładów ceramicznych. Z chwilą, kiedy przeszedł na rentę, przyjechaliśmy do Legionowa. To był rok 83 i mąż był bardzo związany z panem Dietrichem. Pan Dietrich to był pasjonat. To był pasjonat, co właściwie można powiedzieć o człowieku, to oddzielną opowieść. To był tak nieprzeciętny człowiek, który poświęcił właściwie całe życie swoje organizacji AK i później jak gdyby w czasach tych powojennych, mimo tego, że był bez przerwy, jak gdyby prześladowany pan Dietrich, był tak prześladowany, ale to był taki pasjonat, że to on absolutnie się tym nie przejmował i Bogu dzięki, że miał taką żonę też, żonę nadzwyczaj, że tak powiem, spokojną, ładowną nauczycielkę, która właściwie on się zajmował tylko tym, żeby pamięć o AK nie została zaprzepaszczona, bo w czasie, że tak powiem, w czasach powojennych nikt nie mówił o AK, bo to należało do... Ludzie byli tak zastraszeni, że wiadomo było, że wszyscy ludzie z AK to byli na indeksie i byli bez przerwy właściwie śledzeni i nie dopuszczono ich do żadnych stanowisk, także nikt się nie przyznawał do tego, ale pan Dietrich był twardym człowiekiem i wciągał w to mego męża i mąż właściwie całe życie z panem Dietrichem, już tutaj całe życie w Legionowie to od 83 roku, to jeszcze były czasy, że tak powiem, stanu wojennego, dosyć takie jeszcze trudne czasy. No już tu w Legionowie zaczęli najpierw w ramach zbowidu, chociaż potem ten zbowid to był tak źle widziany, w ramach tego zbowidu zaczęli jak gdyby tutaj w Legionowie starać się odtworzyć tą działalność, która była już w zaniku, już nikt o tym nie chciał, bał się mówić, nie pamiętał. No i właściwie dzięki mężowi i panu Dietrichowi to, co w tym chwili się, że tak powiem, mówi i wie, to dzięki ich pracy. Później już po roku 89 to już była łatwiejsza jak gdyby historia, bo już inaczej się do tego podchodziło, ale ten rok do 89 no to były trudne historie. Pan Dietrich nieraz opowiadał, jak on jest śledzony. No to były ciężkie czasy, no ale że tak powiem, dzięki trudowi, uporowi,
uporowi tych dwóch ludzi, no może nie tylko dwóch, ale jeszcze pan Dietrich wciąga jeszcze tam innych, myśl o pamięć o tych ludziach, którzy w czasie wojny no, poświęcali właściwie życie, można powiedzieć, prawda? A gdyby nie to, to wszystko byłoby właściwie zapomniane, że tak powiem, parę lat poświęcił na to, żeby zidentyfikować chyba z 1000 osób tutaj w ramach tego rejonu pierwszego, drugiego, to by się były, ta Obroża miała te swoje rejony, żeby tych ludzi zidentyfikować, nazwiska odnaleźć, miejsca, te takie upamiętnienia. Mąż rozpoczął to tak, upamiętnienia różnych miejsc tutaj w Legionowie, w okolicach Legionowa. Robili zdjęcia tych upamiętniających tych wszystkich, te wszystkie osoby i zdarzenia, które miały miejsce tutaj, fotografowane i opisywane. Dużo mąż tych miejsc pamięci wszystkich znaleźć. Dom i ta cała posiadłość została wciągnięta razem z parkiem w rejestr zabytków Warszawy i wtedy już nie można było rozebrać tego domu. No i wtedy się zaczęło, że tak powiem, następny trudny etap dla tego domu, mianowicie mąż z rodziną pozabijali drzwi i okna, żeby się tutaj nikt nie wdarł. Dom był straszny w ruinie. No i wtedy się tutaj cyganie się, włamali się cyganie. I cyganie mieszkali tutaj 7 lat. Mieszkali 7 lat. Z tym, że mąż wystąpił do sądu o wykwaterowanie cyganów. Ale i wygrał ten proces, wygrał, ale oni się nie wyprowadzali, tłumaczyli się tym, że oni się wyprowadzą tylko wtedy, jak miasto daje mieszkanie, bo był taki przepis, że jeżeli cygan schodził z wozu, oni jeździli takimi wozami przecież cyganie, to miasto jest zobowiązane im dać mieszkanie. No ale miasto nie dało, no i tak to trwało. W końcu w 83 roku cyganie się wyprowadzili. No i myśmy stanęli przed taką sytuacją, że albo będziemy, że tak powiem, coś tutaj robić i być tutaj, bo jeżeli gdybyśmy opuścili, znów byłoby to samo, właściwie już to już by była ruina. Nie mówiąc o tym, to ja mówię o samym domu, ale tu jeszcze całe chodziło o całe otoczenie, bo część tutaj, cała posiadłość miała około 33 hektary. To było 3 hektary. No część potem były takie, to już były lata, chyba 89 rok chyba. Architekt Legionowa, chodziło tą drogę, o drogę, która tutaj została, że tak powiem, zrobiona bezprawnie. Była walka o to Legionową, o tą drogę tutaj, żebyśmy postawili płot, że nie tego chcieli. Wojsko chciało to przejąć jakiś czas. No ale ponieważ mąż udokumentował, że cały czas płaciliśmy podatki i tak dalej, że to było cały czas w rękach miasta, no to zostały wtedy te księgi wieczyste zostały, że tak powiem, urealnione, no i już nikt nie, ale to była opowieść, to ja tak w skrócie to wszystko opowiadam, ale to była opowieść trudna, bardzo trudna. To już były takie momenty, że naprawdę byliśmy załamani i chcieliśmy to wszystko zostawić i opuścić, nie mówiąc o tym, ile kosztowało nas remont tego domu i właściwie nie wzięliśmy od konserwatora ani grosza. Wszystko robiliśmy własnym sumtem i z własnych pieniędzy. Od nikogo nie dostaliśmy ani grosza. Mimo jakichś tam różnych starań, zawsze były ważniejsze, no może dlatego, że Warszawa zniszczona i chciała jak gdyby te swoje takie zabytki priorytetowała, to wszystko było w gestii konserwatora Warszawy. Potem dopiero to zostało, że to wojewódzki i tak dalej, ale wtedy wszystko to jeszcze było
przez całe lata wszystko było gestii Warszawa. Warszawa swoje, wszystkie pieniądze na swoje, że tak powiem, zabytki takie, no, sztandarowe. A taki tutaj dwór w Legionowie to właściwie nie miał żadnego znaczenia.